No dobrze, moi drodzy, to skończyliśmy siestę, skończyliśmy jeść i wracamy sobie ulicą. A w ogóle to tutaj posiedzieliśmy i to było bardzo w sumie. Fajnie, bo byliśmy tam sami u góry, to też dlatego było tak przyjemnie. Tak. To jest ulica Piłsudskiego czy jaka? Piłsudskiego, tak, a tu jest, widzę, Koszysta. W ogóle bardzo fajna, taka seteczka już ma. A, ten domek tutaj. No dobra, słuchajcie, wracamy sobie, za nami jest skocznia, a my wracamy do centrum, kierujemy się w zasadzie do domu. No powiem wam szczerze, że ja to jestem lekko zmęczona, uważaj. O, idziemy, idziemy. Najbardziej to dzisiaj wykańcza mnie ilość razy wysuszane. Mamo. 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 A co cię w tym skórze? A kupisz, a zrobisz, mamo, a pójdziemy, a jeszcze tu, a tam, a sram, a nie wiadomo jeszcze gdzie, już mamo, po prostu... Mamo, na te pontony pójdziemy, mamo. Już nie wiedzą, co mają wymyślać, naprawdę. Mamo, a na basen, o której? Mamo. Pójdzie, ale pójdziemy na basen, mamo. Ale o której pójdziemy? Ale już wracamy? Nie, nie pójdziecie, właśnie nie pójdziecie, bo was uprzedzałam, że tak będzie, jak nie będziecie słuchać, co mówię. Olaliście mnie. Ale mówiłaś, że pójdziemy na pewno, a teraz kłamie. Ale jak mieliśmy gości, wystarczyło być grzecznym. Wczoraj mieliśmy gości. Dzisiaj wystarczyło być grzecznym i słuchać, co mówię. Olałaś mnie i to nie raz. A ja po prostu z przyjemnością skorzystałam z takiej furtki. I tyle, no. Będę opowiadać. Dobra, w każdym razie teraz idziemy, kierujemy się już do domu. Jak nie będzie, jak... Moim też się nie będzie chciał. Klara. Właściwie to już masz jak w banku, że nie pójdziecie jutro też. Dlaczego? No właśnie dlatego. I ostatni dzień o to... Jaki ostatni dzień? To chyba twój, bo jeszcze my nie wyjeżdżamy. Jeszcze zostajemy. Ty jutro już jedziesz? Aha. No. Ale co, Szwagropol do Krakowa, tak? I później samolot, tak, do Dubaju. Prosto, walisz? Okej. A jedź sobie gdzie chcesz, Klara. O, ugryź jakiś ładny tam idzie. O, Klara, jestem twój żubrzątko twoje, zobacz. Ożył. Ona wczoraj uwierzyła, że on jest żywy. Ale była zła, jak się kapnęła, że jednak jemu w konia zrobiliśmy. O, poszły się namawiać. One są takie siostrzyczki w biedzie, wiesz? To wtedy to jest zgoda. Ale jak już jest, jak nie potrzebują się wspierać, no to przecież okładanie, bicie, wyzwiska, wszystko jest grane. Bicie, skakanie po, no, po wszystkim. Nie, ale teraz mają sztamę, bo wiesz, jest jeden front przeciwko rodzicom, nie? Klarcia! No dobrze, stoiska stragany jak wszędzie. I te pontony? Lody, gofry i co jeszcze? To bądźcie grzeczne przez dwa dni i to wtedy pójdziemy. Ale po prostu bezczelne są w tych swoich wymaganiach. No, tak sobie je pięknie wychowałaś, Basia. Super, brawo. Nie, w ogóle już nie będę ci się z nimi gadać. Mamy około teraz godziny, coś mi się wydaje, 18:00. Tak stawiam, mniej więcej, nie mam zegarka, nie noszę ostatnio, żeby mi się nie opalił na ręce. No i zobaczcie, już się tak robi pustawo w tych rejonach. Nie ma specjalnie dużo ludzi, nie? Jest 19. A, 19, ja myślałam, że około 18 jest. Nawet 13. No tak. Ale opatrz, tu jest to pole kempingowe takie, nie? No to wczoraj tutaj przecież się gapić. Camper Park, patrz. No. No. Olimp. No tak, ale to jest taki camper park, wiesz, bez żadnych fajerwerków. I bez jakiegoś zaplecza, bym czego widziałam. Ale kampery tam fajnie stały. No. Takie pod nas. Tak. No, no. O, już tor RC, on się nazywa, zamknięty już jest, bo to jest dokładnie w tym miejscu, o czym dzisiaj mieliśmy osobny film. To znaczy, że patrz, że tu już wtedy nie ma ruchu i zamykają. No bo nie ma, rzeczywiście widać, że już jest dużo mniej ludzi i tak pełen spokój już o tej porze. No tutaj oczywiście w tym małpim graju to jest zawsze chyba full, o każdej porze się dzieci znajdą. No i tak to sobie będziemy wracać właśnie.
Będziemy wybierać raczej najkrótszą drogę. Stoi. A stoi. Kruszaczek. No i tak. Nie, niestety tam rzeczy idzie. Jeszcze mamy basen przed sobą? Nie, no przecież powiedziałam, że nie będzie basenu. To nie będzie. I trzymamy się tego. Tak? Czy ja na żaden basen nie idę. Jak chcesz, to sobie idź. Mi ja to olewam. I nie pasuje. Bez basenu mi bardzo pasuje. Tak? To idziemy ją zobaczyć. Wy nie musicie iść na basen. Nie. No bez nas to wy też nie pójdziecie. No a chyba prosto. A co nam zrobicie, żeby nie chcesz? Nie, to, ale oni dzisiaj są po prostu wyjątkowo, nie, naprawdę na nie śmieszne. Wiesz, to co jest... trzeba zrobić? Reset po prostu. Dzień bez atrakcji i tylko na kanapkach i na obiedzie w domu i wtedy jest okej. Dzisiaj pójdziemy na basen. No to idźcie, proszę bardzo. No i tak z wami. Ale my idziemy sami. Wiesz co, już mi się kończy dzisiaj moc. Wiem. I cierpliwość, nie będę ściemniać. Bo dzisiaj tu już naprawdę przychodzą samych siebie w takich bezczelnych odzywkach. No ale dobra, to tu kończymy ten film, bo musimy się rozprawić z towarzystwem. No możemy iść tu w prawo i zaraz w lewo, wiesz? I będziemy. Rolę wychowawczą fajnie. Musimy uruchomić. Co? Chodź, chodź. Dziewczyny! No, ten to zawsze no. Się musi odezwać. Ty musisz zawsze pomóc. A to są cwaniary, tak? Nigdy nie patrzą na siebie. On jest taki szeryf, nie? Tak. Rozdziela albo tak, pilnuje. Tak. Nie, mu się musi zgadzać. A jak któraś tam zostanie z tyłu, to się martwi. Boże, gdzie ona jest? No dobra, to tu kończymy. Pan, dla Państwa. I widzimy się już pewnie z domu. No, to miłego wieczoru Wam życzymy. I równie dobrej pogody, bo tutaj pogoda to nas rozpieszcza. No, to do zobaczenia. Mm-hmm. Nie idą gwiazdy.